Przed materiałem mamy pytanie do was. Czy według was Nain powróci do formy Zeremera po przerwie dla graczy? Zapowiedziany 6 czerwca polski turniej Tier 1 Husar Cup z pulą miliona dolarów od samego początku budził podejrzenia wśród społeczności Counter-Strike'a. Mało komu chciało się w ogóle wierzyć w to, że nieznani kompletnie organizatorzy będą w stanie stworzyć tak ogromne przedsięwzięcie, reklamując to jako lanowy turniej Tier 1 w Counter-Strike'u 2. I to jeszcze z taką pulą nagród. Ich praktycznie wszystkie dotychczasowe decyzje nie stawiały ich w korzystnym świetle. Mało konkretów pojawiało się na ich Twitterze. Pokazali jedynie, że mają nowego grafika, daty kwalifikacji, które swoją drogą lawirowały już na ich stronie. Mieli jeszcze dać znać, co a propos sprzedaży biletów. I do teraz nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. Najważniejsza kwestia tego tematu jest jednak taka, że Husar Cup powoli zaczyna wychodzić na prostą i rzeczywiście może się okazać, że jednak nie jest to scam. Wczoraj koło 16 wrzucili tweeta, w którym to poinformowali, że Pasza zostaje ich ambasadorem eventowym i pojawi się na Stadionie Śląskim w Chorzowie między 1 a 3 września. Siemanko, chciałem wam powiedzieć, że zostałem ambasadorem wydarzenia Husar Cup, które odbędzie się 1-3 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie gracze będą rywalizować o miliony dolarów. Mam nadzieję, że to już będzie CS2. Event takiego kalibru nie jest codziennością na naszej polskiej ziemi, także po więcej informacji zapraszam na socjale Husara. Let's do this! Szerzmy e-sport, grajmy w gry i widzimy się, mam nadzieję, na tym pięknym wydarzeniu. Więcej informacji, kto będzie zaproszony, jakie drużyny już wkrótce. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. To, że Jarek jest w tym projekcie i udzielił zgody na reklamę tego wydarzenia jego wizerunkiem, znaczy dla mnie, że raczej na pewno turniej się odbędzie. Do tego pod tweetami Husar Cup zaczęła też pisać organizacja Nain, która widać, że z miłą chęcią chciałaby na tych zawodach wystąpić. Zresztą niemal pewne jest dla mnie to, że ten najlepszy polski obecnie skład dostanie na ten turniej zaproszenie. Nie pozostaje zatem nic innego, jak czekać na kolejne ogłoszenia. O wszystkim w tym, jak i innych tematach będziemy informować na naszym Discordzie, w newsach i newsach od widzów. Skin Kantor to miejsce, w którym możecie w łatwy i natychmiastowy sposób sprzedawać swoje skiny z CSGO. Na stronce jest wiele wyborów odnośnie wypłat, jak m.in. karty podarunkowe na Google Play, Steama czy Xboxa, kryptowaluty czy też PaySafe Card. I żeby skorzystać z tej metody, nie zapomnijcie zaznaczyć polskiego języka, jak i waluty. Sposób działania jest bardzo prosty. Logujecie się, zaznaczacie skiny, które chcecie sprzedać i wybieracie metodę wypłaty i gotowe. Po zaakceptowaniu oferty na Steamie wasze środki natychmiast trafiają do was. Nie zapomnijcie skorzystać z naszego kodu PIKI, by zyskać 5% więcej przy sprzedaży skinów. Zapraszamy do wypróbowania Skin Kantor. Link zostawiamy wam w opisie. To teraz przechodzimy standardowo już do przecieków i plotek w związku z trwającą największą szuflą w historii Counter-Strike'a. Jak informuje Nel, organizacja TSM mocno się zbroi przed oficjalnym ogłoszeniem ich składu w CS 2. Z wiarygodnych źródeł wynika, że do tej marki mieliby dołączyć Dupree, Sirson, Jax, no i Ekstaz w roli trenera. Szczerze na papierze wygląda to nieźle. Do tego dobrać dwóch młodych talentów i mamy skład, który mógłby namieszać. Tak a propos ich powrotu, to ThorCS na swoim Twitterze dał taki pomysł, aby wskrzesić stare TSM z 2015 roku. A przynajmniej część ich składu. Glaive, Dupree i Zypex znajdują się bez drużyny do reprezentowania, więc jak najbardziej byłoby to możliwe. Pojawia się jednak pytanie, czy nie zabrakłoby im w tym zespole firepowera. Niemal pewne staje się już to, że do Maus dołączy nasz polski prowadzący Siuchy. Tym samym Gamer Legion rozgląda się za nowymi opcjami, a jedną z nich miałby być Duńczyk Manx. Prawdopodobnie Kakani to podpisał już umowę z formacją Apex i obecnie czekamy tylko na oficjalne ogłoszenie w tym temacie. Szczerze dla mnie jest to całkiem przemyślany ruch i Apex może utrzymać formę z Majora. Organizacja MIBR wysyła Heniego na ławkę rezerwowych. Pojawiają się dla nich nowe opcje transferowe. Obecnie weszli w rozmowy z Furią na temat potencjalnego przejścia Dropa i Safiego właśnie do ich organizacji. Gdyby taki transfer doszedł do skutku, MIBR miałby na pewno szansę wrócić na najwyższy poziom. Były już gracz na tu z Vincere Nipple jest podobno bliski dołączenia do Bait w miejsce Kalasza. Szczerze ciężko stwierdzić, czy będzie to dla niego dobry ruch. Tak na koniec jeszcze tych transferowych przecieków, Overdrive napisał ciekawą rzecz a propos Team Vitality. Podobno przed zakontraktowaniem Flamesa byli oni zainteresowani Donkiem, czyli 16-letnim talentem ze Spirit Academy, który wykręca rating na poziomie 1.24. Wątpliwe, żeby udało mu się pozostać w tym składzie Akademii.
to teraz przechodzimy do rankingu drużyn HL TV. Tam zaszło kilka pozytywnych dla nas zmian, o których napisał standardowo Siekiera na naszym Discordzie. Co najważniejsze, przez to, że trwają wielkie roszady, Name wskakuje na 21 miejsce HL TV. W zasadzie każda polska drużyna zaliczyła jakiś awans, z czego największy Team Singularity ze względu pewnie na wygraną w European Pro League. Tak samo mamy nowego lidera. Zostało nim Heroic ze względu na to, że Vitality zmieniło jednego gracza. W Sangal doszło do roszad w składzie. Z zespołem pożegnał się Cory, który od razu może szukać dla siebie nowej organizacji. A do tego Skranka przesunięto na ławkę rezerwowych. Jak poinformowała marka Forze, są oni otwarci na oferty od innych drużyn, co chodzi o Krada. Innymi słowy, bardzo wątpliwe, że pozostanie w tym składzie na dłużej. Znany nam wszystkim mod do GTA San Andreas, czyli Multi Theft Auto, doczekało się swojej kolejnej aktualizacji po długim czasie oczekiwania. Tak na szybko, gdyby ktoś nie wiedział, MTA to modyfikacja do San Andreas, która pozwala nam na rozgrywkę multiplayer na rozmaitych serwerach RPG, roleplay i wiele, wiele innych. Nowy update 1.6 wprowadza przez autorów ulepszenia techniczne. Naprawili wiele błędów, poprawili stabilność silnika, są teraz o wiele mniejsze spadki FPS-ów i dodano kilka nowych efektów wizualnych. Podobno twórcy pracują już nad kolejnymi update'ami. Tym razem będą chcieli skoncentrować się na nowych funkcjach i elementach. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na SkinKantor, dzięki temu wspieracie nasz kanał. No i standardowo wbijacie na Discorda oraz postawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.